Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejna pogadanka. Zapomniałem, tutaj włączyć kursora, mam nadzieję, że teraz go widać. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejna pogadanka. I tym razem pogadanka jest w pełni wreszcie poświęcona Sonic Mania. Tak, wreszcie. Wreszcie, po raz pierwszy od praktycznie pokazania Mani mamy pogadankę w pełni o niej poświęconą, bo zawsze była dzielona właśnie z Sonic Forces. Wcześniej no Project Sonic 2017, ale no wiadomo, już dostała nazwę, więc ta gra, więc no. I mam parę newsów, zanim w ogóle zaczniemy analizować i oglądać wszystkie rzeczy, jakie zostały pokazane. Otóż 5 zonów praktycznie zostało potwierdzonych, innych, do Sonic Mania. Jest to Chemical Plant Zone i jestem po prostu ucieszony z Sonica 2. Pantry Panic z Sonica CD, co jest bardzo dziwne, bo Pantry Panic to wiecie naprawdę, to jest Green Hill Zone po prostu. Nie wiem. Sonica 3 Angel Island. No, to jest okej, może być, czyli Angel Island będzie. I będzie jeszcze Sonic and Knuckles. Pamiętam co to było. Ej, nie pamiętam co to było. Znaczy, 4, przepraszam, były, ale. Sonic and Knuckles. To Mushroom Hill było. Chyba tak. Mushroom Hill? Chyba Mushroom Hill. Pewien nie jestem, ale chyba tak. A więc tak, został jeszcze pokazany, jak wiecie, no w poprzedniej pogadance, gdzie dzieliliśmy jeszcze odcinek Sonic Forces, rozmawialiśmy o Flying Battery i analizowaliśmy jej trailer. Tylko tutaj zmienię troszeczkę, żeby się to zapętlało, tylko to nagranie. Mam tu dwa nagrania przyszykowane. Pewnie wiecie, jakie jest drugie, ale to jest główne danie. Na razie deser musimy. na razie przystawkę musimy skończyć, żeby mieć główne danie. I po prostu niedawno Sega wypuściła gameplay Flying Battery Zone. Trochę dłuższy, nie cały akt, ale dłuższą jego część. I zrobiliśmy to. No i zrobili to. I wpuścili nam właśnie no, duży fragment na Knucklesem. Więc najpierw sobie obejrzymy go tak na spokojnie, cały, bez żadnych jeszcze analiz i innych takich duperelów. Myk. No i dobra. Nie. Kurde, bele. Dobra. A więc widzieliśmy cały gameplay. No i możemy przejść do analizy. Oczywiście, no niezbyt tutaj dużo więcej powiem niż wtedy, co mówiłem o samej Manii. Znaczy, jak po raz pierwszy nam zostało pokazane Flying Battery Zone. Więc po prostu. No niezbyt dużo tu dodam, ale no postaram się jak najwięcej. Nic tu nowego na razie nie mamy. I tu się zaczynają nowości. Jak widzicie, kiedy Knuckles dotyka checkpointa, pojawiają się gwiazdki. W Sonicu 2 miało to być Special Stage. Osobiście sądzę, że Special Stage jak w Sonic Reignited, znaczy w sumie to było potwierdzone, bo gameplay z Green Hill, ale Special Stage w Manii są ukrytymi pierścieniami jak w Sonic Reignited. Tutaj
I w Sonic Free & Knuckles też to oznaczało bonusy. No i to będą bonusy. Nie wiemy jeszcze, jakie będą bonusy, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio nam zostało pokazane, a raczej no, tak trochę zteasowane, że wszyscy myśleli, że special stage to będą te z Sonic Free & Knuckles, te Blue Sphere. I Christian Whitehead szybko powiedział, że nie, to nie są jeszcze special stage, które... To nie są... Jeszcze nie widzieliście special stage. No. Osobiście uważam, że to będzie tak działało, że wszystkie special stage będą, jakie dotychczas się pojawiły w tych klasycznych Sonicach. Tylko że, jako bonusy, Mania będzie miała jakieś tam swoje oryginalne special stage, ale bonusy będą działały tak, że poziomy z Sonica 1, to bonusy będą opierane na tych special stage'ach Sonica 1. Poziomy odnowione z Sonica 2, to będą bonusowe poziomy, to będą bonusowymi poziomami będzie special stage ta tuba z Sonica 2. Odnowione poziomy z Sonica CD to będą te pseudo 3D playgroundy. Nie, odnowione poziomy z Sonica CD to tam bonusy będą te pseudo 3D poziomy, gdzie trzeba było zbierać kamienie czasu. No i Sonic Free & Knuckles będzie Blue Sphere. Tak to ja tłumaczę sobie. A Sonic Mania, te oryginalne poziomy, to nie wiem, może jakiś być oryginalny bonus. Albo też, może też przywrócą te z Sonica Free & Knuckles, te maszyna do gum, Gumball Machine i kasynowa. Najmniej moja ulubiona. O! Ja bym chciał, żeby przywrócili tą, co się trzeba było wspinać na sam czubek wieży. To był mój ulubiony bonus tej, z tych wszystkich trzech. Które jeszcze ściszę, żeby nie było. Może nie aż tak. No i na razie nic tutaj nowego nie widzimy. Rzeczy z Flying Battery Zone. Poprawili chyba według mnie mapowanie tutaj. No chwytanie się i wspinaczka. I tak nie powiem tutaj ala analiza, tylko nadal nie mogę się przyzwyczaić do sprite'u Knucklesa. On jest jakiś dziwny, nie wiem czemu. To jest połączenie klasycznego Knucklesa ze sprite'em z Sonic... z Knuckles Chaotix. To jest takie dziwne. Zdecydowanie poprawili mapowanie, nie ma tutaj bezsensownego przełożenia. Ale czasami też się zdarza. Chociaż to może jest tylko urok tego poziomu. Taki po prostu. Nic tu nowego. Znowu ten bonus. Teraz ten zacznę. Znowu nam pokazanie, że jak działa tarcza. Co swoją drogą sądzę, że będzie troszeczkę przeszkadzało nowym graczom, którzy po prostu... Starym graczom, którzy nie są w ogóle do tego przyzwyczajeni. I B, to na 100% będzie pomocne przy speedrunach jakiś. Flying Battery Zone, bo chociaż może w jakieś inne poziomy będą tej mechaniki używały. To by było fajne. Ale zauważyłem, że jest coś takiego, że kiedy postać zeskoczy... O właśnie. Kiedy postać zeskoczy i dotknie jakiejś powierzchni, która jest na dole, to na chwilę się sprite przemienia. Według mnie powinni jeszcze to trochę doszlifować, żeby czegoś takiego nie było. To trochę psuje całą iluzję tego, że niby jesteśmy przyciągani przez ten magnes. Powinni to poprawić jeszcze przed wydaniem, który... Dobra, data premiery będzie zaraz. No i w sumie to tyle. O, i kapsuła, która nas wybija, też Sonic Free & Knuckles. I bardzo mi się podoba jej design. Nie wiem czemu, bardzo mi się jej podoba design. No mówię, no nic nie było bardziej dużego do dodania, bo już i tak jakieś chyba 10 minut wtedy zmarnowałem, bo poświęciłem już tam chyba na 20 minut, nie. Dużo czasu na jakieś, nie wiem, 15 sekund gameplayu, a tutaj minuta i no nie mogę już nic dodać praktycznie. Stage póki co mi się podoba, na pewno będę go przechodził, bo Flying Battery to jest na pewno jeden z moich ulubionych poziomów z Sonic Free & Knuckles. A teraz przejdźmy do... Jak to się mówi, no... Gwóźdź programu!
Rated E for everyone. Wtedy. No dobra, więc oto jest trailer preorderowy Sonic Mania. I tak, data premiery to jest 15 sierpnia. Możecie już preorderować na Steamie, na Switchu chyba się nie da preorderować, nie jestem pewien. Na Xboxie, na PlayStation i swoją drogą ludzie od PlayStation mają na serio niezłą rzecz. Nie mam niestety PlayStation 4 jeszcze i nie mogę preorderować tam, ale na PlayStation 4 dostajecie 4 teamy. I chyba 5 ikonek jakiś. Co na serio, nieźle po prostu, jeżeli chodzi o preorder. Ale ja i tak wiem, że ta gra wyjdzie pudełkowo. Wtedy ją kupię na prostu. Nie będę się bawił w jakieś digitale. Tak samo jak Sonic Force, też jest jasne. A więc tylko muszę dodać, że Time Trails od Hyper Potion to jest po prostu... Nie, zaraz. Hyper Potions? Chyba Hyper Potions, więc... Mua. Po prostu... Mua. To jest... Piękne. Piękny team. Świetny i cały czas prawdopodobnie go słyszycie wtedy, kiedy gadam. Bo ja się nie mogę odpędzić od tego teamu. Po prostu muszę go cały czas słuchać i teraz... Prawdopodobnie przy każdej jeszcze pogadance z Mani będzie ten... Team. Może nawet, nie wiem, zrobię osobne intro dla Mani, jak będzie z niej let's play, żeby po prostu ten team był. Bo w ogóle Hyper Potion fajnie zrobiło i teraz ten właśnie team jest... można powiedzieć darmowego użytku, więc można go sobie cały czas... stawiać do filmów i tylko praktycznie oni proszą o kredyt. Tylko i tyle. No jak dla mnie to jest bardzo spoko, że tylko w sumie muszę dać tylko podpis, bo to jest na serio dobre, bo można też monetyzować i tak dalej, więc to jest bardzo dobre ze strony Hyper Potions, fajne dla fanów i tak dalej. Bo pewnie, uwierzcie mi, pewnie jestem prawie pewien, że za niedługo się pojawią jakieś covery do tej piosenki, bo na serio, czasami słychać jakby tam miały być jakieś słowa. Sobie nawet jakieś układałem, ale ja nie jestem stworzony do coverów. Więc no, zanalizujemy trochę ten trailer. Bo jest bardzo fajny i bardzo, bardzo fajną rzecz zobaczyłem, na którą jestem po prostu nahypowany. No trochę to przyciszymy. Dobra, Sega proudly presents. I tu się zaczyna fajna rzecz. Widzicie to? Otóż to jest nawiązanie do tego, że Sonic najpierw miał być królikiem, a nie jeżem. Nawet trailer jest nawiązaniem do paru fajnych easter eggów i to jest bardzo fajne. To jest świetne. I w ogóle ten prosty taki rysunek Sonica to jest... O! Akurat mi się udało na ten zatrzymać. Nie chciałem tego pokazywać, ale dobra. Dokładnie, tego sierpnia... Ta animacja, co w ogóle
jest pokazaniem, że tak, w Manii będą cutscenki jak z Sonica CD. Dwuwymiarowy Sonic powraca. Mirage Saloon, nic nowego tutaj nie ma. Studiopolis. I tu się nazywa, patrzcie, znowu to jest Flying Battery Zone. I mamy tutaj, to jest najprawdopodobniej boss pierwszego aktu. To jest, sorry. To jest prawdopodobnie nawiązanie do tego, co było we Flying Fortress. Tak? Flying Fortress z Sonica 2, gdzie drugim, nie. W Soniku dwójce to był tylko jeden boss. We Flying Fortress był taki boss, który nas... No niby to był Eggman, który sterował tym, ale był taki laser, który nam po prostu napierdzielał i musieliśmy w niego uderzać. To jest chyba coś w tym stylu, nie? Nie jest tu pokazane jego ataki, ale widać, że tu jest lekko lekko nas tutaj zgniatają, więc prawdopodobnie pod koniec aktu pierwszego tu wpadamy. Nas to tak troszeczkę zgniata. I uderzamy w to. I biorąc pod uwagę, że walka się trochę zmienia w Green Hill Zone, to tu sądzę, że kiedy odpowiednią ilość damage'u damy temu coś, to albo się będzie coraz bardziej zwężało, albo po prostu w pewnej części walki to będzie się coraz bardziej zbliżało. Tak sądzę. Bo wiecie, no stopniowe zbliżanie, więc wiecie, na przykład, nie wiem, dwa razy w niego uderzymy, myk. Dwa razy w niego uderzymy, myk, coraz bardziej się zbliża. A takie ciągłe, czyli no na przykład walka się zaczyna i tak coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej i zgniatamy. I pewnie zakładam, że przejście do aktu drugiego będzie takie, że to wywala te całe śmieci i trafiamy tak do aktu drugiego z tym. Tak sądzę. Green Hill Zone. I mój bigu, Stardust Speedway. Good Future, bo z Good Future co swoją drogą jest zaprzeczeniem wszystkich teorii, że Stardust Speedway jest z Bad Future. No. Więc tak to jest. To jest Stardust Speedway z Good Future. I ten koleś. To jest jakiś badnik, którego się nie da zniszczyć. W ogóle jest to dobre nawiązanie, bo w Good Future w Sonicu CD w Stardust Speedway było w cholerę roślinności, co według mnie było okropnym designem, a tutaj wykorzystano to tak na maksa, tą roślinność. To nie wiem, czy to jest nawiązanie, że nie wiem, powtarzało się aż tak bardzo, że tak wszystko rozrosło, czy co? W każdym razie od razu mówię, jeżeli jest Stardust Speedway, to mój chłopiec Metal Sonic to musi być. My boy Metal Sonic, to musi być. Moja druga ulubiona postać, musi być. Nie mogą nie może ten poziom i ta postać tak po prostu nie koegzystować. Jak jest Stardust Speedway w grze, to musi być Metal Sonic. Jak jest Metal Sonic w grze, to musi być Stardust Speedway. Nawet w Sonic Rivals były takie poziomy, które bardzo przypominały Stardust Speedway. Dobra. To jest Sądzę, że to jest połączenie właśnie Stardust Speedway i Marble Garden Zone. Ponieważ Marble Garden Zone z Sonic Offering Knuckles właśnie to był jedyny poziom, który schodziliśmy w dół z pilarów. Zanim ktoś powie, a co z Carnival Night? Carnival Night jako jedyny poziom to był, w którym chodziliśmy w górę i poza tym później się do niego przyczepialiśmy. Co zdecydowanie nie ma opcji przyczepienia się. Takich rzeczy dodatkowych. Tu znowu Mirage Saloon. Widzimy, to jest chyba akt drugi, tak sądzę. Znowu... Tam było znowu Flying Battery. I tu jest nam pokazanie, jak wygląda... Zakładam, że to jest pierwszy boss w Studiopolis Zone. Był nam już kiedyś pokazany on jako GIF, ale no właśnie, prawdopodobnie będziemy musieli w tego jegomościa nawalać. I możliwe też, że będziemy musieli zniszczyć te inne groboty. Te trzy tutaj, co latają, a później... może tak, najpierw będziemy musieli zniszczyć te trzy groboty, a później on pewnie wyjdzie naprzód i wtedy będziemy go mogli atakować. No, pomysłowy boss. Oni tu rozrzucają, żeby nas zabić. Nie wiem czemu, ale strasznie mi to przypomina koncept... Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale pierwszy boss Sonic Heroes.
biegnij, koncept z Emerald Hill Zone. Lataj, mamy Studio Police. I to jest dobre. Wspinaj się, szybuj i uderzaj też. Swoją nogą. Bo, chwila, to chyba jest pokazane, nie? O właśnie. Nagle tutaj uderza. Jestem ciekaw, czy wykorzystają koncept z Sonic Advance i postacie będą mieli... Bo... To... No dobra. Zaraz. Jak to było? Tak, no wspinanie się zgadza się. Knuckles to ma. Szybowanie? Knuckles to ma. Uderzanie? To tylko ma w animacji tutaj pokazanej. Bo kiedy sobie stoi. Czy to znaczy, że Knuckles też będzie miał jakąś nową zdolność, no, czyli no zapożyczoną w sumie trochę od Sonic Advance, czyli uderzanie? To trochę by dziwne, chociaż możliwe, że też to jest nawiązanie do End Knuckles mem, no bo było, jest nie End, tylko angielskie End. No, wiecie o co mi chodzi. Jeszcze jakby się pokazało po prostu przez milisekundę takie End Knuckles. To by było świetne. Ale mówię, to jest takie trochę moje spekulacje, że Knuckles może też mieć jakąś nową zdolność. Ale a jeżeli tak, to Tails będzie strasznie dziwny, ewentualnie. Mogą mu dać jego zdolność z Sonic Advance i z Sonic Adventure 1, że będzie miał taki cios ogonem, co będzie śmieszne, ale no nie wiem. I ta animacja jest świetna. Bo to jest taka też rzecz, kto czytał komiksy Sonica i zastanawia się i pewnie jest bardzo zaintrygowany, nie, że strasznie ma déjà vu, że gdzieś poznaje ten design. Człowiek, który to animował, to człowiek odpowiedzialny za komiksy Sonic Mega Drive i Sonic Mega Drive Overdrive. Swoją drogą, zwróćcie uwagę tutaj na te liczby. 1, 2, 3, K i M. I to jest, moi drodzy, nawiązanie Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles, Sonic Mania. Jak tak będą te cutscenki wyglądały, jak tutaj teraz tak pomalowane, to ja jestem po prostu... Ja po prostu mam takie O! I ja chcę Sonic Ova 2 od tego gościa. Bo tak to się też rozpoczęło. Jedna gra miała cutscenkę, zrobili z tego film. Ja chcę od tego gościa Sonic Ova 2. Mogą nawet dwa filmy Sonica wychodzić. Ten w 2018 jest Sonic Ova 2. Ja to chcę. 8 sierpnia. Pfu, 15 sierpnia. Jestem pewien, że ta gra wyjdzie pudełkowo. No tak ludzie chcą tego. Nawet sami ludzie od PR-u chcą, żeby ta gra wyszła pudełkowa. Jak już ludzie od PR-u mówią, że chcieliby, to prawie że znaczy tak. Więc sądzę, że Mania wyjdzie pudełkowo. Prędzej czy później wyjdzie. Więc najpierw nie jako kadrysz do Switcha, jako... Na PC-ta nie powiedz, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, że czy na PC-ta wyjdzie pudełkowo. Sądzę, że to będzie ekskluzywne na konsolę. Nie wiem czemu. Jak się tak dziwnie mi się wydaje. Tak. I tu, to po prostu jest świetne, jak to wygląda. Osobiście nie podoba mi się design Classic Tales'a z tych komiksów i tutaj, bo on jest... To jest Classic Tales. To nie jest klasyczny Tales, to jest Classic Tales. Jakbyście zauważyli materiały promocyjne i inne duperele związane z Soniciem z tamtych lat, to wiecie, że tamten Tails miał wydłużoną trochę twarz, żeby on bardziej wyglądał jak lis. Odkąd Classic Tails teraz, czy Modern Tails to ma? Modern Tails, Dreamcast Tails już nawet tego nie miał.
Więc od Dreamcasta Tails nie ma już tego takiego, no, nazwę to trójkątem wystającego z twarzy. Chociaż... Nawet w sumie to nawet klasyczny Tails tego nie miał, bo... Wiesz, no Sonic R nawet się już tego pozbył. Więc od Sonic R Tails już nie ma tego dziwnego trójkąta z twarzy, który według mnie był ikoniczny dla tej postaci. I po prostu ma taką płaską twarz. To jest dla mnie takie dziwne go widzieć takiego. Dodatkowo, że sam tutaj materiał jest... No właśnie, no Tails tutaj nagle ma tutaj ten trójkąta. Nawet tu. Tu jest nawet pokazane, że ma ten trójkąt na twarzy, a samej cutscence ma po prostu, jakby go ktoś walnął patelnią. Dobra. I moi drodzy, ostatni news. Otóż Sonic Mania u mnie na kanale będzie ogrywana w sumie 6 razy. Za pierwszym razem... Nie, może najpierw tak. Za drugim razem, jak już będę miał PS4, będę ją ogrywał. Będę przechodził w obu tych wersjach 3 razy grę. Sonikiem, Tailsem i Knucklesem. Jako Let's Play. I dzięki jednemu z moich widzów, dzięki jednemu z mojemu widzowi, Tedy Ksińskiemu, mam możliwość nagrać Sonic Manię w dniu premiery. Gdyż on zdonatował grę za 18 euro. Zdonatował mi. Gdyż ja o to nie prosiłem, od razu mówię. Pewnie i tak będzie ból dupy, że pewnie prosiłeś i tak dalej. Nie, na serio, nie prosiłem o to. A nie miałem po prostu pieniędzy na manię, więc nie mogłem sobie pozwolić na kupienie jej w dniu premiery, bo chciałem to też kupić na PS4. Więc po prostu temu panu podziękujcie, że będziecie mieli u mnie Sonic Manię po polsku, prawdopodobnie jako jedyny polski kanał to nagram w dniu premiery. Więc, znaczy w dniu premiery albo dzień po. No zależy jak mój internet pozwoli. A więc, no tak, no jemu podziękujcie za to, że będziecie mieli manię w dniu premiery u mnie. I to chyba na tyle, no więc dzięki wam za oglądanie. Oczywiście mania tu jest świetna, mania tu wygląda świetnie, cutscenki wyglądam... O! Brak mi mowy na te cutscenki, aż tak świetnie wyglądają. I... No i to tyle. Chyba tyle, no... Nie wiem, coś ewentualnie jeszcze może powiedzą na E3, ale już nie sądzę, że przebiją to jakoś. Chyba, że podadzą liczbę poziomów, jakie będą. Liczbę. Nie poziomy wszystkie, jakie będą, tylko liczbę samą. I sądzę, że tyle. Że Sonic Mania właśnie tym będzie... Tym będzie takim fajnym grą. Już na serio, zapiera mi dech w piersiach, że nie mogę po prostu mówić nawet normalnie. A więc... no... Mówię wam. Może na E3 coś jeszcze powiedzą fajnego, to też zrobię trochę pogadankę o Forces i o Mani, bo o Forces to na pewno zrobię, no coś na pewno muszę powiedzieć o Forces. Ale no, tak... Dzięki wam za oglądanie, już tak na serio. Na razie i cześć. Pa, pa! Control!